Podrozdział 3.3. Treść i cechy bilansu jednostki gospodarczej. Bilans jest sprawozdaniem emitowanym przez system rachunkowości, informującym o stanie majątkowym i finansowym jednostki gospodarczej. W sposób syntetyczny przedstawia on skutki decyzji gospodarczych podejmowanych w jednostce. Aktualne przepisy prawne nakładają obowiązek sporządzenia bilansu na dzień zamknięcia roku obrotowego. Bilans sporządza się także w trakcie roku obrotowego. W przypadku rozpoczęcia lub zakończenia działalności, zmiany formy prawnej, podziału lub połączenia jednostek. Z merytorycznego punktu widzenia bilans to okresowy rachunek stanu i reprodukcji majątku i kapitałów jednostki gospodarczej. Z formalnego punktu widzenia bilans jest usystematyzowanym zestawieniem wszystkich składników majątku jednostki oraz źródeł ich finansowania, sporządzonym na określony moment, zwany dniem bilansowym. Bilans jest rachunkiem statycznym, ponieważ przedstawia majątek i kapitał jednostki gospodarczej na dany moment, czyli dzień bilansowy. Składniki majątku w bilansie są określane jako aktywa. Aktywa stanowią kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, dzięki którym można uzyskać w przyszłości korzyści ekonomiczne. Aktywa określają postacie, jakie przyjął majątek jednostki w momencie sporządzenia bilansu. Pozycje majątku trwałego są nazywane aktywami trwałymi, składniki majątku obrotowego aktywami obrotowymi. Relacje następujące pomiędzy aktywami trwałymi i obrotowymi pozwalają ocenić strukturę majątku jednostki gospodarczej. Znowelizowana ustawa o rachunkowości obok aktywów trwałych i obrotowych wyróżnia także aktywa finansowe i rzeczowe. Podział ten opiera się na postaci występowania składników aktywów. Aktywa finansowe obejmują myślnik, aktywa pieniężne, myślnik, instrumenty kapitałowe wyemitowane przez inne jednostki, myślnik, wynikające z kontraktu prawo do otrzymania aktywów pieniężnych od innej jednostki gospodarczej lub prawo do wymiany instrumentów finansowych z inną jednostką na korzystnych warunkach. Koniec myślników. Aktywa finansowe występują w bilansie jednostki zarówno w aktywach trwałych w postaci inwestycji długoterminowych, jak i w obrotowych jako inwestycje krótkoterminowe. Aktywa rzeczowe to myślnik, aktywa obrotowe, jeśli aktywa te są przeznaczone do zbycia lub zużycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub w ciągu normalnego cyklu operacyjnego właściwego dla danej działalności, jeżeli trwa on dłużej niż 12 miesięcy. Materiały, produkty gotowe, półprodukty, produkty w toku i towary. Myślnik, aktywa trwałe, czyli aktywa o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż 1 rok. Środki trwałe i środki trwałe w budowie. Koniec myślników. Pasywa bilansu informują o źródłach finansowania majątku i obejmują kapitały własne oraz zobowiązania. Pozwalają odpowiedzieć na pytanie, jaka część majątku jest własnością jednostki, a jaka musi zostać zwrócona osobom prawnym bądź fizycznym, które finansują działalność gospodarczą jednostki. Relacje między kapitałami własnymi i zobowiązaniami określają strukturę pasywów jednostki gospodarczej. Aktywa i pasywa bilansu przedstawiają w różnych ujęciach te same zasoby majątkowe. Dwoiste postrzeganie zasobów jednostki zgodnie z metodą bilansową jest podstawą równości aktywów z pasywami, nazywanej podstawowym równaniem rachunkowości bądź podstawowym równaniem bilansowym. Można je wyrazić następująco. Sumator aktywów trwałych i obrotowych równa się suma kapitałów własnych i zobowiązań. Jeszcze raz można. Suma aktywów trwałych i obrotowych równa się suma kapitałów własnych i zobowiązań. Czyli sumator A równa się sumator P.
Przedstawione podejście do treści bilansu oparte na dualistycznej interpretacji zasobów gospodarczych określa się w literaturze mianem wagowej koncepcji bilansu. W podejściu tym zasoby gospodarcze jednostki są traktowane raz jako stan majątku, a drugi raz jako źródło jego pochodzenia, finansowania, co uzasadnia omawianą równość. W saldowej koncepcji bilans księgowy nie jest biernym potwierdzeniem zadekretowanej raz na zawsze równowagi, równości aktywów z pasywami, przypisek autorki, lecz czynnym poszukiwaniem tej równowagi, doprowadzeniem do stanu równowagi z reguły różnych wartościowo wielkości aktywów i pasywów. Wyróżnia te wielkości wynik finansowy działalności gospodarczej, którego pomiar jest głównym celem okresowego bilansowania. Przedstawienie w treści bilansu zagadnienia reprodukcji uzasadnia twierdzenie, według którego przedmiotem bilansu są kapitały odzwierciedlające wartość majątku znajdującego się w dyspozycji jednostki gospodarczej i materializowanego w różnych formach. Elementem, który równoważy wartości kapitałów, pasywów z wartością form ich lokowania, aktywów, jest stanowiący saldo, wynik finansowy, rozumiany jako zmiana pierwotnej wartości kapitału zaangażowanego w działalność gospodarczą jednostki. Istotę podstawowego równania rachunkowości ilustruje przykład 3.1. Przykład 3.1. Założenia. Założyciele spółki z OO wnieśli kapitał, udziały w postaci środków trwałych o wartości 35 tysięcy złotych oraz środków pieniężnych w kwocie 15 tysięcy złotych. Spółka prowadzi działalność handlową. Została zarejestrowana 1 czerwca. Na koniec pierwszego roku działalności bilansowa wartość środków trwałych po uwzględnieniu zużycia w kwocie 3000 zł wyniosła 32 tysiące zł. Zakupione i niesprzeczne do końca roku towary miały wartość 7000 zł. Natomiast, zakupione i niesprzedane do końca roku towary miały wartość 7000 zł. Natomiast środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym wyniosły 15 tysięcy złotych. Spółka zaciągnęła i nie uregulowała do końca roku zobowiązania z tytułu dostaw towarów w kwocie 3 tysiące złotych. Dyspozycja. Sporządzić bilans początkowy nowo założonej spółki oraz bilans zamknięcia na koniec pierwszego roku jej działalności. Rozwiązanie. Spółka z OO, bilans początkowy na dzień 1 czerwca. Aktywa. Aktywa trwałe, środki trwałe. Aktywa obrotowe, środki pieniężne. Suma aktywów. Aktywa trwałe, wartość 35 tysięcy złotych. Środki trwałe. Wartość 35 tysięcy złotych. Aktywa obrotowe, wartość 15 tysięcy złotych. Środki pieniężne, wartość 15 tysięcy złotych. Suma aktywów 50 tysięcy złotych. Pasywa. Kapitał własny, kapitał zakładowy. Zobowiązania. Kapitał własny, wartość 50 tysięcy złotych. Kapitał zakładowy, wartość 50 tysięcy złotych. Zobowiązania, brak zobowiązań. Suma pasywów, 50 tysięcy złotych. 35 tysięcy złotych plus 15 tysięcy złotych równa się 50 tysięcy złotych. Kapitał własny. 50 tysięcy równa się 50 tysięcy. Spółka z OO, bilans zamknięcia na dzień 31 grudnia. Aktywa. Aktywa trwałe. Wartość 32 tysiące złotych.
w tym środki trwałe 32 tysiące złotych. 2. Aktywa obrotowe, wartość 22 tysiące złotych, w tym zapasy towarów 7 tysięcy złotych. Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym 15 tysięcy złotych. Suma aktywów 1 plus 2, wartość 54 tysiące złotych. Pasywa. 1. Kapitał własny. Wartość 51 tysięcy złotych. W tym kapitał zakładowy 50 tysięcy złotych. Wynik finansowy, zysk 1000 złotych. 2. Zobowiązania. Wartość 3000 złotych. W tym zobowiązania z tytułu dostaw i usług 3000 złotych. Suma pasywów 1 plus 2, wartość 54 tysiące złotych. 35 tysięcy minus 3 tysiące plus 7 tysięcy plus 15 tysięcy równa się 50 tysięcy plus 3 tysiące plus wynik finansowy. Wynik finansowy, zysk, równa się 54 tysiące minus 53 tysiące. Zysk równa się 1000 złotych. W pierwszym roku działalności spółka zwiększyła wartość zaangażowanych składników majątku o 4 tysiące. Źródłami sfinansowania przyrostu aktywów jest osiągnięty zysk w kwocie 1000 złotych oraz zaciągnięte i niespłacone zobowiązanie z tytułu dostaw towarów o wartości 3000 zł. Koniec przykładu 3.1. Bilans powinien być źródłem rzetelnych i wiarygodnych informacji o sytuacji majątkowej i finansowej jednostki, co oznacza, że powinien spełniać określone wymagania formalne i merytoryczne. Bilans powinien charakteryzować się następującymi istotnymi cechami. / zupełnością, / rzetelnością, / sprawdzalnością, / ciągłością, / przejrzystością. Koniec myślników. Zupełność bilansu polega na tym, że wykazywane w nim składniki wynikają z ujęcia wszystkich zdarzeń gospodarczych, jakie wystąpiły w okresie, za który bilans sporządzono. Rzetelność oznacza zgodność składników aktywów i pasywów z rzeczywistym ich stanem ilościowym i wartościowym. Źródłem danych do sporządzenia bilansu powinna być prawidłowo prowadzona ewidencja księgowa, oparta na wiarygodnej dokumentacji zdarzeń gospodarczych. Dane ewidencyjne należy okresowo weryfikować w wyniku inwentaryzacji, czyli sprawdzenia zgodności stanów ewidencyjnych z ich rzeczywistymi wielkościami. Sprawdzalność bilansu polega na porównywalności informacji zawartych w bilansie pod względem ich kompletności i poprawności ze źródłami, z których pochodzą. Ciągłość bilansu, stanowiąca przejaw zasady ciągłości, jest rozpatrywana w aspekcie formalnym i merytorycznym. Formalna ciągłość bilansu dotyczy niezmienności sposobu prezentowania informacji w bilansie z roku na rok. Natomiast merytoryczna ciągłość bilansu jest związana ze stosowanymi co roku identycznymi metodami wyceny, ustalania wartości składników bilansowych. Cecha ciągłości bilansowej przejawia się również w tym, że bilans zamykający jeden okres, bilans zamknięcia, jest jednocześnie bilansem otwierającym okres następny, bilans otwarcia, co zapewnia ciągłość ujmowania skutków działalności gospodarczej jednostki. Przejrzystość bilansu wynika z uogólnienia ujmowanych w nim informacji. Informacje w bilansie są grupowane w logicznej kolejności, z uwzględnieniem treści ekonomicznej i z odpowiednim stopniem syntezy. Taka prezentacja informacji bilansowych ułatwia orientację w sytuacji majątkowej i finansowej
jednostki gospodarczej. Syntetyczną ocenę działalności gospodarczej jednostki na podstawie bilansu określa się w literaturze przedmiotu mianem analizy wstępnej. Analiza wstępna polega na myślnik, pionowej analizie bilansu, czyli badaniu struktury aktywów i struktury pasywów, pozwalającym ocenić sytuację majątkową i finansową jednostki gospodarczej. Myślnik poziomej analizie bilansu, badającej relacje między składnikami aktywów i pasywów, dającej podstawę do oceny płynności finansowej i wypłacalności jednostki gospodarczej.